były oferowane te pieniądze. Potem poprosiliśmy o trochę większe. Byliśmy na liście rezerwowej, co bardzo mi cieszy, że z tej listy rezerwowej od pana wojewody z kolei otrzymaliśmy pieniądze i także wsparła nas gmina Milicz. Także to jest przykład tej drogi, gdzie zostało nam pieniędzy. Ale mamy, zostało nam 106 tysięcy. Tak jak deklarowaliśmy, jeżeli to wszyscy nasi darczyńcy przyjmą, to wyłożymy te pieniądze na szpital, więc oczywiście nie zmarnujemy tego. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że kolejna droga wstydu została wyremontowana, bo kiedy rozpoczynaliśmy kadencję, była pierwsza droga w Grabownicy, droga wstydu, za kilka dni powstała ta, więc oczywiście w poniedziałek pojawi się kolejna, zobaczymy jaka. Także dziękuję tutaj nieobecnym, czyli marszałkowi i wojewodzie, obecnym panu burmistrzowi, panu wójtowi i panu nadleśniczemu za to, że wspieracie te inwestycje. I zanim przetniemy wstęgę, poproszę księdza proboszcza, bo jak żeśmy ustalili, że po poświęceniu będzie można 160, na razie autobus będzie jedzie wolny, nie ma tego poświęcenia. Także poświęcimy drogę, ksiądz poświęci, poproszę gości i przedstawicieli o przycięcie wstęgi. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj po to, aby poświęcić drogę i prosić Pana Boga o Boże błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy w czasie swojej podróży będą korzystać z dobrodziejstwa tej odnowionej drogi. Chcemy prosić Boga o to, aby udzielił swojego błogosławieństwa wszystkim podróżującym, aby mogli dobrze, rozsądnie, bezpiecznie korzystać z wszelkich pojazdów mechanicznych na tej drodze. Prośmy o to dobrego Boga w modlitwie, której nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Módlmy się. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli. Spraw, aby ta odnowiona droga, która jest dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyła dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Boże, w Trójcy jedyny Ty chcesz, abyśmy drogami tego świata dążyli pobożnie i rozsądnie do nieba, gdzie Ty przygotowałeś nam wieczne mieszkanie. Niech ta odnowiona droga będzie dla wszystkich miejscem, aby mogli szczęśliwie i bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży. Prosimy Cię o to przez stawiennictwo św. Krzysztofa. Obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą posługiwać się na tej drodze wszelkimi pojazdami. Niech ostrożnie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi, gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek. Niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tego odcinka nie trzeba posypywać, ale nie trzeba. Nie wiem, czy teraz, czy ja mam taką propozycję, zanim przetniemy, jeżeli by ktoś chciał powiedzieć, to w świetlicy można tak zrobić? Tak, bo tutaj państwo, Rady Sołeckie albo Sołec zapraszają nas na, wraz z panem radnym do Starej Huty, tak? Do świetlicy. Podjedziemy. Także jeśli można, to poproszę o przycięcie wstęgi przedstawicieli gmin, czyli pana burmistrza i pana wójta, oczywiście pana nadleśniczego, wykonawcę, panią starostę. Andrzej, to prowokacja była. Brata będzie na ciebie, brawo. To brawo.